Sponsorem programu jest Imperium Telekom, dostawca światłowodowego internetu i cyfrowej telewizji kablowej. Podróżując po Barcelonie turystycznym autokarem, momentami mogłam poczuć się jak Eddie Murphy w Gliniarzu z Beverly Hills, czy raczej jak osioł w bajce o Shreku. W Barcelonie można poczuć się jak w bajce nie tylko za sprawą palm. To właśnie w tym mieście swój talent rozwijał Antoni Gaudí, którego projekty momentami sprawiają wrażenie baśniowych stworów, żywych organizmów. Casa Mila to bardzo bajkowy budynek. Na próżno szukać tutaj prostych linii. Konstrukcja ta momentami sprawia wrażenie stworzonej przez naturę. Antoni Gaudí twierdził, że człowiek jest jedynie kontynuatorem dzieła Boga. Za największe osiągnięcie tego projektanta uważa się często Bazylikę Sagrada Familia, czyli świątynię pokutną świętej rodziny. I nawet jeżeli, żeby ją zobaczyć, trzeba pokonać pół rozkopanej Barcelony, to jest to obowiązkowy punkt programu zwiedzania. Budowę świątyni rozpoczęto w 1882 roku. To nie Gaudí był jej pierwszym projektantem, ale ten poprzedni architekt nie mógł porozumieć się ze stowarzyszeniem finansującym budowę. Prace Gaudiego nad kompleksem trwały ponad 40 lat. Ostatnie 15 lat swojego życia architekt poświęcił projektowi niemal zupełnie. Podobno nawet się tam przeprowadził. Zmarł, nie dożywszy 74 urodzin. Powodem śmierci były obrażenia doznane w wyniku potrącenia przez tramwaj. Zgodnie z życzeniem artystę pochowano w krypcie bazyliki. Zdołał przed śmiercią ukończyć tylko jedną z trzech zaplanowanych fasad. Fasadę Narodzenia Pańskiego. Ale budowa trwała nadal. 10 lat po śmierci architekta, w roku 1936, w Hiszpanii wybuchła wojna domowa, w wyniku której plany budowli zostały zniszczone. W 1954 roku udało się rozpocząć budowę fasady Męki Pańskiej, a w latach 70. ubiegłego wieku zakończono budowę czterech dzwonnic tej fasady. Fundamenty pod trzecią fasadę, Chwały Pańskiej, wykonano dopiero w roku 2000. Konsekracji kościoła dokonał w listopadzie 2010 roku papież Benedykt XVI. Co ciekawe, w październiku 2018 roku okazało się, że od 136 lat świątynia budowana jest bez pozwolenia na budowę. Planowany termin zakończenia prac to rok 2026, kiedy to przypadnie setna rocznica śmierci głównego architekta. Innym znanym na całym świecie dziełem Gaudiego jest Park Güell. Realizacji tego projektu Gaudí również nie ukończył. W założeniu miało to być osiedle dla bogatej burżuazji, obejmujące 60 działek, ale powstało tu jedynie 5 budynków. Aby podziwiać panoramę Barcelony, trzeba wdrapać się dość wysoko, jednak zapierający dech w piersiach widok wynagradza trudy wspinaczki. Przewijający się w wielu filmach z Barcelony widok to taras z wyjątkowo długą ławką wyłożoną mozaiką. Mozaika składa się z potłuczonych fragmentów ceramicznych płytek. Chociaż takie siedzenie trochę ziębi, jest to idealne miejsce na randki i żeby przywieźć z Barcelony malownicze zdjęcia. Z tym ziębieniem to trochę tak, że w upalne dni mieszkańcy Barcelony wręcz poszukują chłodu i schronienia przed upałem. W tym celu doskonale sprawdzą się stworzone przez Gaudiego groty, pełne romantycznych zakamarków.
A skoro mowa o malowniczych zdjęciach, to z parku Güell nie sposób wyjść bez zdjęcia ze smokiem, czy też jak określają tę rzeźbę przewodniki, salamandrę. Chociaż moim zdaniem figura zupełnie salamandry nie przypomina. W parku Güell warto również zwrócić uwagę na elementy metaloplastyki, do której inspirację architekt z całą pewnością czerpał z otaczającej go przyrody. Przygotowując się do wyjazdu do Katalonii, przejrzałam oferty barcelońskich sprzedawców włóczek i moją uwagę przykuł sklep La Lanalu. Już od progu widać było, że właścicielki żyją swoją pracą. Yes, we have like the shop. We've been in the shop for like 5 years. 5 years right now, yes. Right? Yes, and then we people here can come and buy other kinds of like natural fibers like cotton, wool, silk, and other kinds of materials. And we also have the classes that Eva. She's my partner and she's the teacher, and she teaches like crochet, I knitting, Tunisian stitch. I do everything, circular knitting, everything. Yeah, and people can come and use like the classes, like 15 minute classes, like 15 minutes, half an hour, or whatever the time they have like available to come and have. We chat, we learn how to read patterns, how to make your own pattern. It's a nice place to stay and to learn to knit. Przyznam szczerze, że patrząc na te stojaki, człowiek ma ochotę odłożyć kamerę i zabrać się za druty. Tyle tutaj smakołyków. It is so obvious that shops like yours is the future of the world, yeah? Being together by knitting, don't you think? Yes, it's nice because people come and they make like this group and they know other people and they can go out of home and then just find a place and people like them to share like their love for knitting. And we also have like twice a month people come and just gather around and have some chocolate and then we do knitting and crochet and chat. Yes, it's a place to share because you like to knit and you like to be with people, you like to not to spend this time is not only for you, it's something more. And it's what we plan to do in our shop. Yeah. To naprawdę niesamowite uczucie spotkać na drugim końcu Europy osoby, które myślą tak podobnie. Przebywając w Katalonii, nie sposób nie zwrócić uwagi na widoczne na każdym kroku dążenia niepodległościowe Katalonii. O tym, skąd wzięła się flaga Katalonii, opowiedziała mi pani Maria. Historia de la bandera catalana son cuatro barras de sang, en diem, cuatro barras de sang. I aquestes quatre barras de sang estan plasmades en un drap que quan el rei de França va donar un premi en el joc de pilots. Estava ja a punt de morir-se, bon, no es va morir, gràcies a Déu, però havia guanyat la guerra. Llavors, quan el rei va per donar-li les gràcies d'haver guanyat la guerra, va agafar, tenia una ferida oberta, va agafar les mans del rei, el mateix rei, va agafar la sang de la seva ferida i li va fer la bandera. I li van dir, aquesta serà la teva bandera. I per això teníem d'haver nosaltres. Per tot que sigui, la bandera catalana és molt significativa per nosaltres. 4 dni to zdecydowanie zbyt mało, aby poznać Barcelonę. Nie sposób nawet wszystkiego zobaczyć i zwiedzić, więc jak można mówić o poznawaniu? Wielu punktów nie udało mi się zaliczyć, ale nie załamuję się wcale. Myślę, że jeszcze kiedyś nadarzy się okazja, chociażby, żeby przejechać się kolejką linową. Jeżeli tak, obiecuję zabrać ze sobą kamerę telewizji Imperium.
Sponsorem programu było Imperium Telekom, dostawca światłowodowego internetu i cyfrowej telewizji kablowej.